Jaki temat rekolekcji został wybrany i dlaczego właśnie taki temat? Już od dłuższego czasu, posługując również kapłanom na terenie Polski, dochodziłem i dochodzę do wniosku, że temat prorocy, którzy zawsze mieli szczególnie zleconą misję przez Boga w czasach kryzysu, mają bardzo mocne zadanie do wykonania w narodzie wybranym. I kiedy sięga się do tej niezwykłej misji proroków, to odkrywa się mnóstwo elementów dotyczących życia kapłańskiego. Kapłan w dzisiejszych czasach jest prorokiem, który ma pójść do ludzi i przede wszystkim z taką myślą, że zanim począł się w łonie swojej matki, już Pan Bóg zaplanował, że będzie miał tą szczególną misję. Dla mnie też takim wspaniałym bodźcem, żeby taki temat wybrać, był list biskupów ukraińskich skierowany do biskupów niemieckich. Ja ośmieliłem się w dniu wczorajszym powiedzieć do tutejszych kapłanów, że dla mnie to była odezwa proroka tej ziemi, skierowany do kościoła na terenie niemieckim, który przeżywa ogromny kryzys. I wiele jest takich pęknięć, które potrzebują takiej mocnej reakcji proroka. Mając to na uwadze, też jakby próbowałem wskazać w dniu wczorajszym, że dzisiejszy świat próbuje na różne sposoby pokazać jakby nową religijność, gdzie mówi się: dbaj o wartości, staraj się być tolerancyjny, dobry, uczciwy, nikomu nie przeszkadzaj, niech każdy wybiera to, co chce, tylko nie oddawaj pokłonu Chrystusowi. I to jest działanie antychrysta, jakby powiedział Sołowiow. Władimir Sołowiow, szczególnie w tej książce, w tym swoim dziele Krótka historia o antychryście. I prorok, który dzisiaj idzie do świata, mówi: wartości są piękne, ważne, pokazuje nam Pismo Święte, jak je zachowywać, ale w tym wszystkim najważniejszym jest oddawanie pokłonu Chrystusowi, który jest jedynym Zbawicielem świata. Żeby te wartości nie były zniszczone, bo wypowiada się nieraz wiele słów na temat pewnych wartości, ale co one zawierają w sobie w dzisiejszym świecie, co pojmują. I tak mi się wydaje, że dzisiejsze zadanie dla kapłana jest naprawdę zadaniem proroka, który jest wezwany do mówienia o kryzysie, ale jednocześnie o tym, że Bóg jest bardzo miłosierny. Opatrzność Boża czuwa nad nami. Często można usłyszeć od kapłanów posługujących innym kapłanom właśnie przez rekolekcje, jakieś tam zajęcia duchowe, że to jest jedna z najtrudniejszych audytorii odbiorców. Jak ojciec rekolekcjonista to postrzega? Czy faktycznie trudno mówić do kapłanów, jakoś przebić się do nich, znaleźć do nich drogę? Ja uważam, że to jest jakieś, ja to wiem, boskie wyróżnienie, że mnie, kapłanowi, każe Pan Bóg przemawiać do kapłanów. I pewno najważniejszym jest fakt, że ja kocham swoje kapłaństwo, ten dar, który mi Pan Bóg dał. Już od dłuższego czasu, prawie każdego dnia, odmawiam cząstkę różańca świętego za kapłanów i biskupów, którzy cierpią w czyśćcu. Jeżeli nie wypełniali dobrze swojej posługi, nawiązuje się taki bardzo bliski kontakt z samym Chrystusem, który jest naszym mistrzem, że to On wybiera tych ludzi, On ma w nich upodobanie. Posługuje w Polsce kapłanom, którzy są uzależnieni. I to jest bardzo
trudna taka praca, ale już nieraz ci kapłani mi powiedzieli, że mój szacunek do kapłaństwa i moja posługa wobec nich pełna takiego szacunku do nich. Pozwala im też odkryć, jak wspaniałym powołaniem jest kapłaństwo, do którego właśnie w tych czasach zostali wezwani. W minionym roku, w 19 roku, miałem 500 rekolekcji dla kapłanów zakonnych i diecezjalnych. I różne tematy podejmowałem w czasie tej posługi, ale po tamtych doświadczeniach tak twardo sobie postanowiłem, jak ksiądz rektor tutejszego seminarium wyszedł z propozycją, żebym przeprowadzał rekolekcję, że temat proroctwa winienem podjąć. I też tak próbuję samemu sobie uświadomić, że mówię do tych, którzy są prorokami. Co nie znaczy, że są cudowni, bo doskonałym jest tylko Pan. Dziękuję bardzo.